Moi drodzy widzowie, dzisiaj w kolejnym odcinku w serii Max Payne gramy sobie dalej. Jesteśmy znowu w tym pierwszym. Policja, działania, czy śnieżycy, Jim Bravura, wszelkie niezbędne środki. Walkiria stanowi zagrożenie. Policja, działania. Bezjaj, daj spokój, nie żartuj. Jim Bravura, wszelkie. Szalona wiedźma. Szkoda, że jej nie słyszałeś, ale był wrzask, jaki ją chłopcy dorwali, gdy próbowała rozwalić szefa. Oj, to kiepsko. Trójce? To gorsze od tego, co Franki robi z tą małpą na dole. Długo będzie umierać. Mięśniak przy telefonie mówił o Monie. Trójca Puncinello nie była dobrą nowiną. Środki. Walkiria stanowi zagrożenie. To pęk! You are dead. No, to śnieżycy, Jim Bravura, wszystkie środki. Walkiria stanowi zagrożenie. Kolejny dowód na to, że Puncinello mnie nie lubił. Ustalono, że wszystkie ofiary znalezione na terenie klubu Ragnarok to znani przestępcy, z których wielu miało we krwi znaczne ilości Walkirii. Wiarygodne źródła twierdzą, że wśród zabitych jest także Max Payne, choć nie odnaleziono jeszcze jego ciała. Wiarygodne źródła, czyli ktoś uznał, że ma mnie mafia i nie chciał, aby policja nadal wężyła. Dostaliby potem ciało w stanie ledwie umożliwiającym identyfikację i sprawa zostałaby zamknięta. Don Puncinello mógł być tym wiarygodnym źródłem informacji, tyle tylko, że miał nieaktualne informacje. Nie wystarczyło mu, że mnie wrobił. Chciał mnie jeszcze zabić. Było to dla niego tak ważne, że zostawił Frankiemu instrukcję na piśmie. Max Payne musi zdechnąć jak pies za problemy, których narobił. Franki, wierzę, że zajmiesz się tą sprawą z należytą starannością. Nie zajmę. Niczego do tego. Dobra, nie to nie. Jest jeszcze taki mędy biegający przede Hotelowy bar był ostatnio dość popularny. Zgodnie z zapowiedzią Franki popijał tam piwo. Jezu, jakim cudem się wydostałeś? Znudziło mi się czekanie. Pomyślałem, że równie dobrze możemy dokończyć sprawę tutaj. No bardzo śmieszne. Co za wspaniała publiczność! Masz już dosyć? Ale ja i tak nie bawię się z dziewczynami! To niesprawiedliwe! Zaraz po wyjściu z hotelu zauważyłem, że śledzi mnie duży, czarny Mercedes. Widziałem już ten samochód.
Wówczas był zwiastunem niezłych eksplozji. Władimir wrócił. Bum. Już nie żyjesz, Max. Może bym się zaśmiał, gdybym tylko pamiętał, jak się to robi. Co to ma być? Zabawa w policjantów i złodziei? Jak coś do mnie masz, to się ustaw w kolejce. Spokojnie, kolego. Robisz karierę w wiadomościach, wie? Uzbrojony i niebezpieczny. Mam dla ciebie propozycję nie do odrzucenia. Zawsze chciałem coś takiego powiedzieć. To fałszywe oskarżenia, wrobili mnie. No kwestia gustu. Na pewno masz powody, aby robić lub nie robić tego, czym się akurat zajmuję. Chcesz mnie wysłuchać? Słucham? Zabawa Punchinello z Valkyrią przysparza nam samych problemów, ale to nie wszystko. Jest taki typ, Boris Dahl. Wykonywał dla mnie kiedyś parę zleceń. Jest kapitanem statku Sharon. Ten cholerny zdrajca przyszedł na stronę Punchinello, a na statku trzyma nowoczesny sprzęt, broń i kilka moich rzeczy. Jeśli Punchinello przejmie ten ładunek, to znajdę się w poważnych tarapatach. Jeśli chcesz załatwić Punchinello, to będziesz potrzebował mocnych argumentów, a ja mogę ci je załatwić. Odzyskaj dla mnie ten statek, pozbywając się przy okazji zdrajcy. Znajdziesz tam dość broni, żeby zacząć własną wojnę. Chodzisz? No? Przejdźmy do rzeczy. Władimir to staromodny typ, miał swój honor i kodeks moralny, dzięki czemu był prawie równym gościem. W końcu nikt nie jest święty. Brukliński port przypominał labirynt zardzewiałych kontenerów i czających się w ciemnościach dźwigów. W taką noc myślało się o armii nieboszczyków w cementowych butach, którzy spali pod wodą. W portowym labiryncie nie było żadnego minotaura, ale gdzieś tam czekał kapitan Sharona. Mityczny przewoźnik pływający po Styksie. Cholera! Panikowałem. Sharona, jak mityczny przewoźnik pływający po Styksie. Widzę środki.
ciśniemy dalej. Oj. Chyba trzeba przejść na trochę agresywniejszy tryb. Genialny jest to. Nie wiem, czy to ich zabiło. W każdym razie już ich nie ma.
mamy jeszcze 10 minut, kończymy. No i ja. Dobra. Widzę, że trzeba to bardziej wyjść. Ja kocham chyba nic w taki sposób. No. Bardzo kurwa śmieszne. Dobra. Czekajcie, może się uspokoi. Dziękuję bardzo.
Max Payne! List nie wyglądał na pokwitowanie. Rico Muerte nie przyjechał tylko odwiedzić rodzinę. Dowody rzeczowe numer 1, 2 i 3. Walizka z forsą, karabin snajperski i koperta z jednym słowem wydrukowanym na kartce luksusowego papieru. Burmistrz. To nie wyglądało na mafijne zlecenie. Było zbyt zimne i konkretne. 7 na boi, ok. Dobra, to było głupie. Max Payne! List nie wyglądał na pokwitowanie. Rico Muerte nie przyjechał. Rico Muerte nie przyjechał. Dobra, kończymy ten. Max Payne! List nie wyglądał na pokwit. Rico Muerte nie przyjechał. Panie. Nie dawać zabiję tych frajerów. Jeszcze jeden. Tak, schowamy się. Tutaj.
i się schowamy. Chyba nikt nie przyjdzie. I zakończymy sobie tutaj na odcinek, także sobie zapiszę i żegnam się z wami. Siema, nara, cześć.